Jestem alkoholikiem na imię mam Wiesiek. Jak i trochę jestem przybity, bo przyjaciel umarł. I się dopiero dowiedziałem wczoraj właśnie od Basi. I taki, ja nie wiem, ja w ogóle przeżywam bardzo, jak ktoś umiera od nas z tej wspólnoty, nie? Było na bardzo, bardzo dużo pogrzebach, a już jak człowiek, któremu się starałem pomóc, umiera, no to już jeszcze do tego 35 lat, no to w ogóle już jestem, taki jestem, no, ciężko mi po prostu jestem, nie? I tak się, wiecie, ja nieraz, tak jak ostatnio się z kumplem widziałem, takim, co tam znamy się od 60 lat prawie, no nie, i ja mówię, to już wszystko za nami i tak dalej, tam ci, co przed nami odeszli, to już mają wszystko z bani, my jeszcze się musimy męczyć, to jak właśnie, jak ktoś z tej wspólnoty umiera i to człowiek, który nie chciał pić, ja po prostu wiem, no po prostu czułem to od niego i dlatego tyle razy mu pomagałem, nie? Bo nieraz jest, że ktoś się tam mądrzy, jakieś mądrości ma, na, tak jak mnie ktoś powiedział ostatnio, po 15 latach to trzeba być idiotą, nie, debilem, żeby się napić. Może i tak, no nie, ale no widocznie ten ktoś nie jest alkoholikiem, jeśli nie wie, o co chodzi. Nie. Jeszcze po prostu nie zaznał tego w życiu, co ci, co zapijają po 30 latach, po 20. Nie. I co, no tylko się należy śmiać, że człowiek, co nie pije 20 parę lat, może takie kretynizmy mówić, wiecie. Mnie to nie to, że mnie się zrobiło głupio, czy tam przykro, ale mnie normalnie śmiech ogarnął. Że człowiek, który się uważa, że coś wie, no nie, to gówno wie, bo tam nic w życiu nie zrobił w tym, a tylko tyle, że nie pije, nie? No i po prostu ryjem brecha ze swoimi mądrościami. Nie? Ja na takich mędrków to mam zawsze jedną tylko metodę. Idź się, tam nie chcę mówić do końca, taki i owaki napij i przyjdź z powrotem z tą swoją mądrością. Przyjdź tu z powrotem. Zobaczymy, czy dasz radę, czy po prostu nie dasz. Czy się zesrasz, nie? Z tymi swoimi mądrościami. No ja jestem w ogóle wściekły. Nie jestem wściekły, jak się dowiedziałem, że on nie żyje. Naprawdę chłopak się starał i dwoje małych dzieci. Jego narzeczona w więzieniu, on, no, a co najgorsze, to z kumplem byliśmy dwa razy tam koło niego, tam on miał kawalerkę przy placu Unii i tam przy tym, no, przy MDM-ie. I dwa razy tak mnie korciło, ale mówię, nie ma samochodu, to pewnie go nie ma, nie, i tak dalej. Kurczę, tak jakbym czuł. Nie? I wam powiem, że zastanawiam się w takich momentach właśnie, jaką ten Bóg wymyślił drogę dla mnie, nie? Że moja mama, która była tak naprawdę w równym ze mną, to świętą osobą powinna być aniołem, nie? I umarła tak wcześnie, nie? Prawie 10 lat przede mną. A ja dożyłem 66 lat. Nie? Co sobie nie wyobrażałem, mając 20 lat, będąc w więzieniu, że ja dożyję 40 w ogóle. A tu 66 lat i... I to jest ta
tajemnica po prostu, że mnie się wydawało, wiecie, ja miałem różne plany na tą wolę Boga wobec mnie, no to, że będę robił kasę, że będę rządził i tak rzeczywiście było. Miałem wszystko, co tylko zapragnąłem w życiu, ale później właśnie odpaliłem, nie? Wszystko straciłem i teraz buduję od początku, ale znowu mam wszystko, co jest mi potrzebne, a nawet więcej, bo niektórzy tego nie mają. A ja mam naprawdę wspaniałe życie. Kiedyś jak się dowiedziałem, że tam w policji wcześniej idą na emeryturę, to mówię, dlaczego ja zostałem kryminalistą, mogłem zostać policjantem, nie? Ale słuchajcie, ja na emeryturze jestem od 30 paru lat, nie? Ja nic nie muszę robić, nic kompletnie. Ja mam tylu przyjaciół, nie? Tak naprawdę odcinam kupony cały czas za to, kim byłem, co robię i co robię teraz, nie? Ale tym bardziej, wieszcie mi, jest mi dzisiaj naprawdę bardzo ciężko i dziękuję, że tu mogłem przyjść na ten meeting. Dziękuję.